Cześć, ja nazywam się Artur Szafran, firma Szafran Inwestycje. Witam Cię tym razem już w zimowej aurze. I dzisiaj chciałem Ci pokazać fajny, ciekawy samochód, mianowicie Nysa 522, a właściwie K522, bo takie oznaczenie ma w dowodzie. Nie do końca wiem, co to oznaczenie symbolizuje, K522, nie wiem, może jakaś konwojowa, coś takiego, bo Nysa właśnie o tyle jest ciekawa, że pierwotnie służyła w wojsku, a kilkanaście lat temu została odkupiona do cywila. Ten kolor jest mylący z zewnątrz, ale jak widzisz tutaj w środku, zachowała się jej oryginalna barwa, czyli taka zgniła zieleń typowo wojskowa. Tutaj wewnątrz mamy wywiecznik, głaz, fajne oryginalne fotele w przyzwoitym stanie. Nysa jest z 85 roku, nie była tutaj blacharsko jakoś remontowana, jedynie co to właśnie z zewnątrz kolor został zmieniony na taki jasną zieleń, jak widziałeś, i został pomalowany dlatego, że jak ten właściciel poprzedni mówił, który odkupił z wojska, on nie wywoził truskawki gdzieś na Rybitwy do Krakowa, na handel tam jeździł i mówi, że ten kolor zielony wojskowy okropnie źle się kojarzył ludziom, wywoływał złe emocje, także mówi, że postanowił, że ją przemaluje, oddał to do jakiegoś domowego ma lakiernika, także pomalował ją jak pomalował, niczym się nie przejmowali wtedy, ale to jest właśnie ta historia tego samochodu. Nie było to robione na wystawę, tylko był to samochód użytkowy. Tutaj w środku, jak widzisz, za wiele się nie zmieniło, wszystko jest tak jak było. Oczywiście tutaj brakuje jakiegoś wyposażenia wojskowego. Podejrzewam, że ta Nyska była rozgłośnią radiową, bo na dachu są takie typowe miejsca, gdzie można było zamontować te takie wielkie głośniki tonsila. Tutaj mamy też włas. Tutaj jest oryginalna ta tabliczka. Jednostka zegrze, nazwa urządzenia ALE2, numer urządzenia 38, tutaj numer rejestracyjny samochodu. Tutaj są fajne roletki. One, jak się odczepi ten na dole ten sznurek, to się fajnie zwijają do góry. Taki też fajny bajer. Nyska została oczywiście w cywilu wyposażona w instalację gazową. I tak to wygląda. Tutaj jeszcze z ciekawostek to mamy fajny panel sterowania tyłem. Tutaj jest oświetlenie. Się włącza, jak widzicie. Oświetlenie. Tutaj mamy jeszcze wentylator, który się tam pomału rozpędza. I jest jeszcze ogrzewanie. Tu jest nagrzewnica z przodu, jest wycięta w ścianie grodziowej dziura. I tutaj włączamy ten wentylator dmuchający, fufający do tyłu. Tutaj jest nagrzewnica. Ona jest oczywiście ogrzewana wodą z obiegu silnikowego, z chłodzenia silnika, i potem wentylator rozprowadza nam to ciepłe powietrze na tył. Czekaj, bo mi się tutaj gimbal zacina, muszę się jeszcze wdrożyć w używanie gimbala ogólnie, nie zawsze to wychodzi, ale staram się. No jak widzisz, z zewnątrz ma normalne ślady użytkowania. A jeszcze pokażę Ci tutaj na dachu te miejsca, gdzie się montuje głośniki, jak mi się uda tam wejść. O! Co by nie. Widzisz, tak to wygląda u góry. Tu jest osłona na wentylator. A tu jest jedno miejsce, gdzie się montowało. A tutaj drugie. Wydaje mi się, że to właśnie chodzi o te głośniki. Jeśli masz jakąś inną wiedzę w tym temacie, jeśli tutaj coś innego się zaczepiało, to daj znać w komentarzach. Dajcie jeszcze znać, jeśli wiecie, co to właśnie oznacza to K522. Jestem sam ciekaw, czy to jest, tak jak myślę, jakieś oznaczenie z wojskowych, typu konwojowa, coś takiego. Dajcie znać. No, jak widzicie, Nyska jest z zewnątrz, jak na swój wiek, w fajnym stanie. Jakieś tam drobne ubytki w blasze, tutaj z przodu w błotnikach do poprawienia. No jakby jej zrobić ten lakier, no to myślę, że byłby fajny samochodzik. Przede wszystkim jest w 100% sprawna, bo była cały czas utrzymywana przez tego właściciela poprzedniego
w ruchu i tak, żeby przechodziła przeglądy, więc jest w 100% sprawna, hamulce, wszystko tutaj chodzi. O, tutaj będziesz miał okazję zobaczyć, jak to było malowane. Pod spodem klakson i chłodnica jest spryskana zielonym lakierem. Ale tak to wygląda. Jeśli podobają Ci się takie samochody, takie treści, to oczywiście bardzo Cię proszę, żebyś zasubskrybował kanał. Daj kciuka w górę. I będę Wam pokazywał kolejne tego typu auta. Także pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj się, hej.